Witajcie, pamiętajcie, aby ocenić ten film oraz aby zasubskrybować kanał. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem. A teraz zapraszam do oglądania. Popularny japoński kanał przesłał niesamowicie przerażający film o rzekomym bardzo dziwnym nawiedzeniu w Japonii. Co ciekawe, film został przesłany przez anonimowego mężczyznę, który mówi, że badał opuszczony dom i znalazł dwie kamery, które po prostu ktoś zostawił. A kiedy sprawdził materiał z kart pamięci, był zaszokowany tym, co zobaczył. Widziałeś to? Mężczyzna patrzy za siebie, ale nic tam nie ma. Coś wydaje się go przestraszyć. I kiedy znów patrzy, możemy zauważyć dziwną postać, która pozornie tylko stoi i się na niego patrzy. Nagle kamera upada na ziemię. Nie słyszymy żadnych kroków. Tak jakby postać nie była materialna. Ale żeby było jeszcze straszniej, nie wiadomo, co się stało z tym mężczyzną. Nagranie twarz do zapełnienia karty pamięci. To prawie tak, jakby eksplorator po prostu rozpłynął się w powietrzu i nigdy więcej już go nie widziano. Oczywiście cały materiał możecie znaleźć na ich kanale. Link znajduje się w opisie. Na kanale Urbex Hill pojawił się film z eksploracji opuszczonej świątyni w Ohio. Budynek powstał w 1905 roku i służył jako świątynia masońska, zanim został opuszczony w roku 2000. Man, I hate this light. My bad, y'all. This light goes out a lot for no reason. It's a ghost caught on tape, y'all. Widzowie kanału komentują i piszą w komentarzach, że jakiś dziwny głos wydaje się mówić hej. Może ten głos można wytłumaczyć jakimś dziwnym hałasem z zewnątrz, ale to, co dzieje się później, jest trochę trudniejsze do wytłumaczenia. It's really sad that they let this historical place fall apart like this. Crazy. Za drzwiami widać dziwną, cienistą postać, która wydaje się lekko poruszać do przodu, a po krótkiej chwili rozpływa się w powietrzu. Chris jest zupełnie sam w budynku i nie ma pojęcia, co właśnie nagrał. Zauważył dopiero postać podczas montowania materiału, więc jak myślicie, co to mogło być? Dajcie znać w komentarzu. Mężczyzna o imieniu Kary mówi, że pracuje na nocną zmianę. Pewnego razu wrócił do domu i zauważył swojego wystraszonego psa zwiniętego w kulkę w kuchni. Aby się dowiedzieć, co go przeraziło, sprawdził nagrania z kamer i zobaczył coś, czego po prostu nie może wyjaśnić. Thank you.
Pies wydaje się być zaniepokojony, a potem odskakuje z przerażenia przed czymś, co jest w kącie pokoju. Wpatruje się w jeden punkt, po czym nagle ucieka w panice. Nie wiadomo, co to jest i dlaczego atakuje psa. Może to być związane z jakąś paranormalną aktywnością, ponieważ mężczyzna mówi, że miał kilka dziwnych doświadczeń w domu. Więc jak myślisz? Co się stało temu słodkiemu pieskowi? Ja tylko powiem, że straszenie ludzi to tylko rozrywka, ale straszenie zwierzaków? Wydaje mi się, że tutaj sprawa jest o wiele poważniejsza, więc zdecydowanie zostawcie lajka dla tej słodkiej psinki. W tym dziwnym i niewyjaśnionym filmie niemiecki pasażer jest na pokładzie samolotu. Spogląda zza okno i widzi coś niezwykle przerażającego. Wydaje się, że to coś zmienia kształt. Zdecydował się wyciągnąć kamerę i zacząć nagrywać. Ten krótki, dziwny film został szybko rozesłany po Reddicie i opinie na temat tego dziwnego, zmiennokształtnego obiektu są różne. Zdecydowanie nie mam pojęcia, co to może być, ale cokolwiek to jest, muszę przyznać, że zdecydowanie jest to dziwne i zasługuje na miejsce na tym filmie. Po prostu chciałem wam to pokazać.